A więc w przyszłym sezonie 2020-2021 nowym trenerem Energa MKS-u Kalisz, a właściwie jego sekcji piłki ręcznej, będzie trener Tomasz Strząbała. Witamy w Kaliszu, trenerze. Dzień dobry. Jeśli chodzi o sytuację, w której się znaleźliśmy, jest ona bardzo trudna dla całego świata sportowego. Jak trener się w niej odnajduje jako jednostka? No, jako jednostka to myślę, że no nie jest to wielki problem się odnaleźć, natomiast dużo trudniej się chyba odnaleźć jako zespół, bo piłka ręczna to gra zespołowa i trzeba będzie w pewnym momencie jako zespół zacząć pracować. I tu mamy jakieś bariery, natomiast indywidualnie myślę, że każdy, jeżeli się dobrze tam organizuje, to w jakiś sposób minimalizuje to zagrożenie. Jeśli chodzi o samobudowanie zespołu, bo na tym etapie się znajdujemy, czy ograniczenia w podróżach, w kontaktach międzyludzkich jakoś utrudniają ten proces, czy mimo wszystko udaje się prowadzić go? Myślę, że są olbrzymie utrudnienia, bo kontakty między zespołami zostały całkowicie zlikwidowane i właściwie kiedy, tak jak zespół z Kalisza, będzie w zespole trochę zmian kadrowych, to wypadałoby w okresie przygotowawczym mieć sporo różnych gier kontrolnych, żeby zespół mógł się budować razem, żeby się rozumieli. Natomiast no, na dzień dzisiejszy nie wiemy, jak to będzie. Możemy sobie planować. Możemy sobie planować nawet sparingi z najlepszymi zespołami, a nie wiemy, czy będzie taka możliwość. Czyli jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, ewentualny start sezonu, jak to będzie do końca wyglądało, jeszcze nie mamy informacji ze strony Superligi, jakichś konkretów, nic nie wiadomo do tej pory. No właśnie to jest, no tak jak myślę, oprócz piłki nożnej, ekstraklasy, to właściwie można powiedzieć, że we wszystkich dyscyplinach typu gier zespołowych na dzień dzisiejszy jest to nie wiadomo dla wszystkich, nie wiadomo, czy będziemy grali z kibicami, czy kibice będą śledzić internetowo mecze pierwszej fazy, czy liga ruszy normalnie w terminie, czy ruszy później. No na razie jest to tak jak dla mnie, dla trenera, kiedy muszę dobrze wszystko zaplanować. No nie jest to takie proste. Jeśli jesteśmy już przy planowaniu, jak ocenia trener z punktu sportowego MKS w zeszłym sezonie? Jacy zawodnicy są obserwowani pod kątem ewentualnego kontynuowania kariery w MKS-ie już pod rządami trenera Tomasza Strząbały? Jakby nie powiedziałbym pod rządami, bo to nie to słowo, no ale zawsze współpraca między trenerem a zawodnikami polega na wzajemnym szacunku i to zawodnik jest jakby najważniejszy w tym zespole, a trener tylko jest do pomocy. I tak to ja do tego podchodzę. Natomiast no Kalisz no był bardzo, ja tak powiem, dla mnie bardzo ciekawym zespołem i zawsze chciałem tu przyjść jako trener. Sytuacja taka się wytworzyła i myślę, że no będziemy próbować to, co było bardzo dobrze zrobione i dobrze zrobione w tym sezonie, kontynuować i próbować iść w górę. Jeśli chodzi o Kalisz w poprzednim sezonie, to raczej defensywa, można powiedzieć, ciągnęła do góry, co widać po statystykach, między innymi w straconych bramkach byliśmy wyżej niż w zdobytych pod względem drużyn. Czy to będzie trend zachowany, czy celuje trener w coś podobnego, czy jeszcze nie wiadomo, jak to wygląda pod względem koncepcji zespołu? Wiadomo, no nie od dzisiaj wiadomo, że w piłce ręcznej decyduje gra w defensywie i bardzo dobrzy bramkarze, natomiast przejście z tego do płynna gra, do szybkiego zdobywania bramek, a także no jakieś nowatorskie rozwiązania w ataku pozycyjnym i to jest istotne. Natomiast zawsze tych zawodników, których masz i trener, jaki prowadzi zespół, decyduje o tym, jaka jest koncepcja i jaki styl gram, jaki będzie grany. Na pewno ja mam swoje preferencje, trener Patryk miał swoje i na pewno będzie to trochę inaczej, ale też jakby patrząc na tabelę, to jednak te zespoły, które się znajdują w polskiej lidze, tak po środku tabeli, to zawsze jest przewaga obrony nad atakiem. Transfery. Trochę mówiliśmy o budowaniu zespołu pod kątem tego, kto, jacy zawodnicy mogą ewentualnie zostać. Jeśli chodzi o nowe nazwiska, kontakty są utrudnione, natomiast jakaś koncepcja pewnie powstaje, jakiś pomysł. Tak, no wiadomo, że zespołu się nie zbuduje w ciągu tygodnia i rozmowy z zawodnikami trwają.
Myślę, że no to jest w jakimś mierze głównej rola i decyzja zarządu klubu i dyrektora sportowego klubu i to jest po ich stronie. Oczywiście ja jako trener, który no, chce dobrze współpracować tu z klubem, no to ja podsuwam, co ja widzę do swojej filozofii gry i wtedy to już jest rola po stronie zarządu. Myślę, że damy radę zbudować całkiem dobry zespół. Jeśli chodzi o sytuację, w której się znaleźliśmy, mówi się o tym, że różnie może być ze sponsorami. Pieniądze, sponsorzy, miasta mogą wpłacać, jakby dofinansowywać sport może w trochę mniejszym koszcie. Na ile to może zmienić układ w lidze, zdaniem trenera? Czy to może mieć duży wpływ, czy nie wiadomo? Myślę, że może mieć wpływ, zwłaszcza na, tak jak rozmawiamy między sobą, między trenerami, czy też działaczami z różnych klubów, raczej na te kluby, które są bardzo mocno u góry i zawodnicy są wysokiej klasy, tam naprawdę budżet jest bardzo wysoki, to możemy, te kluby mogą mieć większy problem z uzyskaniem tego budżetu, który jest niezbędny, natomiast kluby średnie i słabsze, no piłka ręczna nie jest aż tak finansowana jak te inne dyscypliny gier zespołowych w Polsce, dlatego mam nadzieję, że aż tak mocno to się nie odbije na piłce ręcznej. Najbardziej w mediach odbija się chyba temat Vive Kielce, bo pokazują się gdzieś tam informacje, że może z niektórych zawodników będzie trzeba zrezygnować. Znowu w Płocku gdzieś tam próbują uderzać we wzmocnienia. Trener ma doświadczenie długie z pracy w Kielcach. Czy jak wygląda ta sytuacja? Czy ona może cokolwiek zmienić w kontekście sezonu przyszłego, czy nie? No na pewno chciałbym, żeby nie zmieniło, bo dla całej naszej ligi i dla promocji i dyscypliny byłoby super, gdyby Kielce utrzymały ten poziom, jaki mają, bo wtedy no, oglądalność, popularyzacja piłki ręcznej jest zdecydowanie większa niż gdyby, no, wiemy, jak wygląda sytuacja w reprezentacji. Nie tak dawno jeszcze były sukcesy, piłkarze ręcznie byli rozpoznawani, a teraz piłka ręczna reprezentacyjna no niestety ma tendencję zniżkową. No i gdyby jeszcze te najlepsze kluby, które są w Polsce i grają w pucharach, też jakby nie prezentowały tej jakości, no to dla naszej dyscypliny niestety no nie byłby to najlepszy okres. Jeśli chodzi o sam zespół z Kielc i jego rozwój najpierw na arenie polskiej, później na arenie międzynarodowej, aż do sukcesu w Lidze Mistrzów, brał trener czynny udział w całym pracy i rozwoju klubu. Jak to wyglądało od środka? Można cokolwiek zdradzić? Oczywiście, no początki, jak to bywa, zawsze wszystko, co się dzieje w takim klubie, najważniejsze jest to, kto zarządza tym klubem i kto jest głównym trenerem. I tu kluczem do wszystkiego było wtedy pozyskanie Bogdana Wenty jako trenera do Kielc, który był jednocześnie trenerem reprezentacji, miał wielkie doświadczenie na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w takich klubach, no wiodących klubach hiszpańskich i niemieckich, co później się przełożyło na pracę w klubie i nie był to zupełnie inny styl pracy. Zawodnicy byli zdecydowanie chętniej przyjeżdżali. I też my w klubie szukaliśmy kontaktów międzynarodowych, żeby nie grać z zespołami polskimi, tylko żeby szukać kontaktów z najlepszymi zespołami węgierskimi, Veszprem, Pikszeged, czy to były dla nas normalne też, czy też wyjazdy do Niemiec i granie z Flensburgiem, Hamburgiem czy innymi. To był chleb powszedni. Wtedy polscy zawodnicy jakby zaczynali rozumieć, że tak naprawdę oprócz mentalności jeszcze trzeba trochę więcej tej pracy włożyć i można się do niej zbliżyć. I to było potem już, no jakby przez wiele lat, te kontakty były coraz mocniejsze, coraz lepsi zawodnicy przychodzili, coraz większa, coraz lepsi, coraz rozwijaliśmy się wraz z całą ligą, no i tyle. Teraz również poprzez reprezentację, ale w ogóle mówi się o małym zastoju w piłce ręcznej wśród polskich zawodników, bo oczywiście są gwiazdy zagraniczne w lidze. Czy ma trener jakieś zdanie na temat tego, w jaki sposób można wrócić do tego, co było, chociaż w jakim stopniu, do tej reprezentacji i do rozwoju zawodników? Czy będzie to ciężkie i opierało się na jakimś pokoleniu, które było niezwykle utalentowane? No mieliśmy już takie pokolenie, które tam wygrywało wszystko od
młodzieży, później w seniorach i później dzięki temu, że zawodnicy ci się rozwijali właśnie w oparciu o kontakty międzynarodowe. Teraz ostatni okres był bardzo trudny, ponieważ ci wiodący gracze, nawet którzy mieli grać w polskiej reprezentacji, mieli też kontuzje poważne i właściwie no, bardzo ciężko było zbudować reprezentację. No, myślę, że tak naprawdę no, zależy to głównie od nas trenerów, tych pracujących w klubach, pracujących z młodymi zawodnikami, żeby każdy z nas dążył do tego, żeby jak najlepiej to robić, a później jakby zawodnicy, żeby mieli też taką tendencję do tego, żeby grać w najlepszych klubach. Jeżeli będą grali, będą utrzymywali kontakt z najlepszymi, to i reprezentacja z czasem się stanie mocniejsza. Co zdaniem trenera jest najważniejsze w doprowadzeniu takiego młodego, perspektywicznego, ale młodego i niedoświadczonego zawodnika na poziom najpierw czołówki ligowej, a później być może międzynarodowy? No przede wszystkim to, co powiedziałem, żeby on czuł swoją wartość w zespole, ale też żeby na nim spoczywała odpowiedzialność. Jeżeli będzie na nim spoczywała odpowiedzialność od początku i on będzie wiedział, że musi i że zespół od niego jest zależny i będzie chciał się sam rozwijać, że będzie chciał, dążył do tego, żeby być coraz fizycznie sprawniejszym, coraz lepszym klubie grać, to powoli ten zawodnik będzie miał coraz większą wartość. Wspominaliśmy już trochę o aspekcie finansowym. W przypadku MKS-u Kalisz Grupa Energa i miasto ciągle wspiera klub i zapowiedziało wsparcie również w przyszłym sezonie. Czy stabilność finansowa była jednym z elementów, które trener brał pod uwagę przy wyborze nowego pracodawcy? No, w moim przypadku jakby finansowa sprawa stoi na drugim czy nawet na trzecim miejscu, bo po pierwsze chcę, żeby zespół grał jak najlepiej, żeby zespół się rozwijał i jeżeli w Kaliszu jest taka możliwość, że możemy pozyskać lepszych zawodników, możemy iść do góry, żeby się zespół rozwijał, to jest dla mnie najważniejsze. Druga sprawa, najważniejsze, żeby się czuć dobrze w pewnym otoczeniu, a dopiero później na ostatnim miejscu powiedzmy są te decydują finanse, które oczywiście są też ważne. Wspominaliśmy już trochę o pracy trenera w Kielcach, ale był też sezon w Kwidzynie. Wielu uznawało go za niezwykle udany, bo czwarte miejsce, pokonanie w półfinale Górnika Zabrze. Jak znowu wspomnienia z Kwidzyna u trenera? No super praca z zespołem, naprawdę ekstra zawodnicy, którzy chcieli coś osiągnąć i dlatego między innymi tak doszli. Natomiast gdybyśmy zdobyli medal, to pewnie bym powiedział, że był to sezon udany dla mnie. Dla mnie był to sezon takiego dużego doświadczenia, bo kiedy tam przychodziłem i patrzyłem na pierwsze treningi, to myślałem, że będziemy walczyć o utrzymanie, natomiast później w trakcie sezonu szliśmy do góry i też wiele rzeczy, które zmieniałem w klubie i zawodnicy zmieniali swoje mentalności, pchało nas do tego i bardzo fajnie, no natomiast życzę im, żeby się jak najlepiej im tam wszystko wiodło, ale rok pracy wystarczy. Jeśli chodzi właśnie o dwumecz z Górnikiem, tam wydaje się Górnik był uznawany za faworyta. Jak właśnie pod względem mentalnym podchodzi się do takiego meczu, gdzie jest ktoś uznawany za faworyta i wychodzi się z pozycji drużyny teoretycznie słabszej? Ma się swoje metody różne na takie rzeczy. No nie będę zdradzał teraz tam ze szczegółami, jak to robiliśmy, natomiast no, o czym tu mówić, Górnik w ciągu ligi grał doskonale, w całym trakcie całej ligi, miał za sobą wygrane i u siebie chyba na wyjeździe nawet z Płockiem, natomiast my jako Kwidzyn nikt nas powiedzmy nie miał do nas respektu i nikt nas nie szanował, a my potrafiliśmy u siebie wygrać z Puławami, potrafiliśmy u siebie wygrać z Zabrzem i potrafiliśmy zremisować z Płockiem, kiedy byliśmy zespołem. No naprawdę nie mieliśmy aż takiego składu, ani poziomu takiego, żeby można się porównywać do tych zespołów, a jednak potrafiliśmy w lidze sporo powalczyć i sporo pozytywów i na tym budowaliśmy swoją drogę. Też w pierwszym meczu półfinałowym, jaki graliśmy u siebie, to Górnik był górą i jechaliśmy właściwie do nich,
gdzie myślę, że oni byli bardzo pewni, że dadzą radę, a jednocześnie we wcześniejszych wywiadach opowiadali tam, że się nas boją, że gramy brutalnie i tak dalej, więc budowali sobie taki dyskomfort przeciwko nam, nie? A my natomiast nie mieliśmy nic do stracenia, nie? I szliśmy w tym meczu, oczywiście tam mogą tłumaczyć, że mieli kontuzję i tak dalej, ale my też mieliśmy naprawdę nie za szeroki skład i grając też niewielką liczbą zawodników potrafiliśmy to zrobić, nie? Także to już jest historia. To było 2 lata temu i tam nie ma co wspominać. Było fajnie w Kwidzynie, szkoda, że teraz no, mają trochę słabszy okres. Poza tą rozmową oglądał też dzisiaj trener między innymi halę. Jak pod względem zaplecza sportowego ocenia trener tutaj wszystko, co się dzieje w klubie? No to jakby halę widziałem, hala jest super. Wiem, że tu są kibice olbrzymim wsparciem dla zespołu i w dużej ilości są na każdym meczu i także na meczach wyjazdowych, bo też mi się zdarzało w tym roku pojechać i zobaczyć parę meczów wyjazdowych i to myślę, że się nie zmieni i to jest dla mnie najważniejsze, że po prostu piłka ręczna jest bez kibiców i powinna być grana dla kibiców i kibice są dla mnie najważniejsi i będziemy robili wszystko, żeby kibice byli z nas zadowoleni. Oczywiście oni też muszą nam dać pewną jakby taki margines, że musimy też trochę się poznać i tak dalej, to nie będzie takie szybkie, ale myślę, że na końcu zawsze jest to najważniejsze, co się dzieje. A co zdaniem trenera wydaje się najważniejsze w dobrym właśnie kontakcie z kibicami? Wyniki, czy jednak taki charakter zespołu, czy jeszcze coś innego? Myślę, że jeżeli masz charakter, to i będziesz miał wyniki. To jest normalne, dlatego ja też patrząc na dobór zawodników, wolę czasami słabszego zawodnika dobrać, a charakterologicznie, żeby pasował do ekipy, żeby to była ekipa walczaków, żeby oni chcieli osiągnąć coś, bo kiedy ktoś przychodzi, on nie wie, czy on chce, czy nie chce, to raczej nie pasuje do mnie. Po tym, co czeka nas w najbliższych tygodniach, czyli budowanie zespołu, ogłaszanie kolejnych zawodników, nadejdzie okres przygotowawczy. Co zdaniem trenera jest najistotniejsze, żeby ten okres przygotowawczy dobrze przepracować i aby to przyniosło konkretne efekty już w sezonie? No, wszystko zależy od tego, jaki zespół się ma do dyspozycji, jakich zawodników się ma wiekowo i jakie doświadczenie. Tak jak my tu mamy, trochę będziemy mieli nowych zawodników, trochę jest starszych. Dostaną, będzie to całkiem no nowy dla nich, nigdy nie pracowali tak jak ja pracuję. Taki okres przygotowawczy, takie treningi, takie połączenia treningów. Plus najważniejsze, żebyśmy potrafili zorganizować oprócz treningów dla nich bardzo dobre sparingi z bardzo ciekawymi zespołami, nie z takimi, z którymi się spotykamy na co dzień w lidze i już ja znam tego trenera, ten trener zna, tylko postarać się no jednak zagrać z jakimś zespołem z wyższej półki, żeby oni mogli też poczuć się inaczej i przede wszystkim dobrze przepracować i co nie będzie aż takie proste w tym roku. Jeśli chodzi o układanie zespołu, w jaki sposób będzie przebiegał balans jakby pomiędzy zawodnikami bardziej doświadczonymi, ewentualnie młodszymi? Czy jest już jakaś koncepcja w tym zakresie? Myślę, że koncepcja jest i na pewno będziemy chcieli. Najlepszym połączeniem, ja zawsze powtarzam, jest oprócz doświadczonych zawodników są zawodnicy młodzi. W oparciu o samych młodych zawodników bardzo ciężko zbudować dobry zespół, natomiast połączenie to jest bardzo skuteczne i się zawsze sprawdza. W takim razie jakichś konkretnych informacji transferowych, kiedy kibice w Kaliszu będą mogli się spodziewać? No ja myślę, że to nie do mnie pytanie, bo to sprawa jak zarząd pracuje, jak działa. Myślę, że to prezes będzie przedstawiał kolejnych zawodników pozyskiwanych do zespołu. Ja mam nadzieję, że dla kibiców ci zawodnicy, którzy tu chcą grać i którzy tu przychodzą głównie też dla nich, to będą kibice z tego zadowoleni, jakich tu prezes i zarząd pozyska graczy. A więc dziękujemy i życzymy wszystkim kibicom przede wszystkim zdrowia w tych czasach, ale też jak najszybszego spotkania zarówno z trenerem Tomaszem, jak i z zawodnikami na hali. Mamy nadzieję, że jak najszybciej. Tak, dziękuję bardzo za spotkanie i tego samego życzę.